witam, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest bardzo specjalny, bo w nim udowodnię Ci, że można przygotować dietę w mniej niż 10 minut. 5 różnych posiłków pełnowartościowych, makro pokażę na końcu, w tak krótkim czasie. Także po tym odcinku już nie będziesz mógł powiedzieć, że ej Hubert, nie mam czasu na gotowanie, nie mam czasu na dietę, bo ja Ci teraz udowodnię, że masz ten czas. Także za kamerą mój brat, patelnia już jest na ogniu, sobie przygotowałem wszystkie produkty. A tutaj pudełeczka. Także czekam na sygnał mojego brata i zaczynamy. Także najpierw sobie zrobimy troszeczkę oleju na dwie patelnie. Niech się już nagrzewa. Ok, do jednego posiłku wybrałem bifa, ponieważ jest to najszybciej się gotuje to mięso, najszybciej się smaży to mięso. Tego bif. Oraz będę korzystał z takich pokrojonych warzywek, żeby nie tracić czasu na na krojenie tego wszystkiego. Dlatego jak już patelnia się rozgrzeje, myślę, że to będzie czas. Bam, już się smaży. Bam. Postaram się też zachować jak najwięcej porządku tutaj, ale tutaj głównie chodzi o to, żeby przygotować posiłki, a nie sprzątać. Posprzątamy sobie na końcu, aczkolwiek zobaczymy. Ok. Zwiększamy ogień, żeby nie tracić czasu, moi drodzy. Ryż już sobie przygotowałem. Zawsze sobie 3 dni wcześniej przygotowuję garnek ryżu, tak żeby po prostu nie tracić czasu. Później sobie tylko odgrzejemy w mikrofali na 2 minuty. Mięso już się robi. Ok. To się robi, teraz zrobimy sobie jajeczka na naszego omleta, moi drodzy. Bam! O! Omleta będziemy robić z 3 jajek. 1, 2, 3. Generalnie teraz jestem na redukcji, dlatego tego tłuszczu nie chcę za dużo. Stąd dolejemy sobie takiego białka jaj, same białko, tak żeby zwiększyć to zapotrzebowanie, bo węgle i tłuszcz to się nabija w łatwy sposób. O, spójrzcie. Mięsko już się. Dwa. Elegancko. Ok, teraz moi drodzy. Przyprawimy sobie wszystko, tak żeby nasze potrawy miały smak. Dam troszeczkę soli himalajskiej, nie za dużo, szczypta sobie wystarczy, pieprzu i generalnie tylko z tych przypraw korzystam, to mi wystarczy. O, mięso się robi. Wymieszamy troszeczkę omleta. Ok. Okay. Fajnie to wygląda. Ok, moi drodzy. Mięsko już dochodzi. Teraz dodamy sobie połowę tu. Na jedną porcję, na dwie porcje bifa. Zamienimy sobie te. A to damy na większy ogień, bo widzę, że wolniej się robi. Dobra, w międzyczasie jak się robią już tamte rzeczy, przygotujemy sobie shake z kokosowe mleczko, bierze złoto, banan, wyrzucamy, sprzątamy na bieżąco, organizujemy sobie miejsce do gotowania, ponieważ później będzie tylko problem i będzie syf i nic z tego nie wyjdzie. O, widzę, że ryż, słyszę, że ryż już doszedł. O, pokaż mi tutaj jak zbliżenie, jak to wszystko wygląda. Ja już sobie wyciągam ryż. Bam.
Moi drodzy, leci omlecik. Zmniejszamy troszeczkę ogień, ponieważ nie chcemy, żeby omlet wyszedł taki przypalony. Przykładamy sobie pokryweczkę, dajmy mu czas. W tym momencie jeszcze mieszamy sobie mięsko. Zaraz będzie tutaj lądował sos, ale najpierw, moi drodzy, dokończymy szejka. Także generalnie teraz korzystam z takiego białka. Dobre wartości, natomiast możesz użyć sobie tak, jakie masz. A jak nie masz, to razy kupić, ponieważ przydaje się, ratuje mi po prostu. Często ratuje mi moją dietę, także dwie łyżeczki, jakieś 50 gram. Trzymamy białko relatywnie wysoko. Odkładamy na miejsce. Ok, moi drodzy, żeby nasz szejk miał po prostu dobry smak wyrazisty, jak zwykle ląduje cynamon. Także to by było tyle. Włączamy nasz mikser. Bam. Bam. Niech on sobie pomyśli, a ja sos pomidorowy, dobre wartości, nie ma za dużo cukru. Zwykły, normalny, mogą być też duszone pomidory. Moi drodzy, tak to wygląda. Lejemy cały sosik. Damy sobie jeszcze tak. Bam. Bam. Dodamy sobie jeszcze niepotrzebnie tracę czas. Tu. Pieprzu oraz czosnku oraz the best, the bohater imprezy, wędzona papryka, moi drodzy. Bam. Tak. Dajemy tu małego stira. Niech się robi, niech się tutaj doprawia. Ojej. Także to mamy na dwa posiłki. Ogień jest dobry. Sprawdźmy nasz omlecik. Ok? O, tak wygląda, spójrzcie. Super, a jak pachnie, żałujcie, że was tutaj nie ma. O, troszeczkę się rozleciał, ale generalnie. Generalnie dobrze, dobrze. O. Ja bym jeszcze mu dał chwileczkę, dlatego zmniejszymy tylko tak ogień maksymalnie. Uważamy na pokrywkę, bo jest gorąca. Bam. Bam. Tutaj sobie ustawimy na minutkę, niech się szybko. Między czasie, moi drodzy. Sprzątamy, tak jak mówimy, organizujemy sobie miejsce. Teraz tu. Tak nic ważny. Bierzemy sobie takie dwa miksy warzyw, na których zrobię nasz omlet oraz do jednego posiłku użyję tuńczyka. Także bam, odsączam z wody, bam. Okay. Tuńczyk bardzo dobry staty. Tuńczyk bardzo dobry staty, generalnie ląduje praktycznie co drugi dzień w moim diecie, też nie przesadzam z nim. Alright. Do tego poleci oliwki i suszone. O, i suszone pomidory. Bam. Chyba jeszcze mam nad wszystkim kontrolę, aczkolwiek. Ok, zdejmujemy z ognia. Myślę, że omlet już będzie idealny. Także to będzie nasz shake, który wejdzie na pierwszy posiłek. Ale jeszcze nie teraz, bo jak wiecie, intermittent fasting, dlatego ląduje w shakerze na później. W międzyczasie tutaj możemy wyłączyć, tutaj przemieszamy. Sztos. Sztos. Bam. Ok. Drugi omlet, znaczy pierwszy omlet, ląduje tu. Patelnię odkładamy do tego. Moi drodzy, skroimy sobie troszeczkę pomidora, który damy do naszego tuńczyka
oraz też do omleta, tak? W każdym posiłku staram się mieć troszeczkę warzyw, żeby nasz błonnik po prostu się zgadzał, nasze trawienie. I generalnie warzywa są zdrowe. Wam kolorowo się już robi. Wam. Teraz, moi drodzy, tutaj jeszcze, żeby podkreślić smak tego łososia, damy suszone pomidorki. Bam. Za dużo razy to bam leci, nie? Oliwki. Ok. Troszeczkę polejemy oliwy, ale tylko delikatnie, żeby nie był za suchy ten łosoś. Moi drodzy, pierwszy posiłek, drugi posiłek już jest, trzeci posiłek. No i teraz praktycznie też. Dwa ostatnie posiłki, które będą takie same względnie ryżu, jakieś 60 gram na posiłek. Bam. I teraz tego nienawidzę po prostu robić. Teraz zawsze to zrobię syf, wiesz? Okej, kochani, padła nam bateria, wymieniliśmy, natomiast jak widzicie, posiłki już są skończone. Względnie mały syf. Pozwólcie, że wam zaprezentuję, co tutaj stworzyłem. Omlecik Basics, czyli rano ładujemy całe białko jajkami. Drugi posiłek będzie ten. Czyli beef, ryż, miks warzyw, dobrze przyprawione, nic specjalnego. Później mamy tuńczyk, pomidorek, suszone pomidory, oliwki. Posiłek numer 4, znowu beef, 5, białko, 5 posiłków. Nie wiem, jaki dokładnie jest czas, jak wrzucę sobie to na kompa, to zobaczymy. Natomiast to są makroskładniki. Pamiętam, jak zaczynałem przygodę ze swoją kuchnią i jedyne, co potrafiłem zrobić, to smażyć frytki. W tym momencie mniej niż 10 minut robię pełną wartościową dietę, także kochani, to nie jest nic trudnego. Po prostu zawsze powtarzam, miej swoje podstawowe posiłki, a później tylko rotuj warzywa, owoce, przyprawy, nic skomplikowanego. Jeśli ci się podobał odcinek, zostaw lajka, daj komentarz, a my widzimy się w następnym. Peace.